Wystawa profesora Witolda Skulicza, którą mam przyjemność otwierać. No myślę, że chyba we właściwym miejscu, bo poza Triennale to jest to miejsce, w którym spędził no, bardzo długą część życia, bo prawie 30 lat był profesorem na Wydziale Grafiki, prowadząc pracownię, jak to się wtedy mówiło, opakowań. Profesor był przez dwie kadencje dziekanem. Tak się wędrował właśnie, mając pod swoim okiem cały wydział, a trzeba powiedzieć jeszcze, że wtedy katedra grafiki projektowej również znajdowała się w tym budynku. Teraz tutaj mamy tylko katedrę grafiki warsztatowej. Przypominamy pana profesora, który ma tak ogromne zasługi i dla Akademii, dla Wydziału Grafiki, jak i dla grafiki w ogóle, dla świata grafiki. Po śmierci pana profesora biuro Triennale otrzymało tyle listów, tyle wspomnień, tyle ciepłych słów, że dopiero wtedy można było sobie uświadomić właśnie, jak wiele osób na całym świecie znało profesora i znało go od strony nie tylko człowieka, który jest organizatorem wielkiej międzynarodowej imprezy graficznej, ale również jako osobę. Dla mnie to są bardzo wielkie rzeczy, że się pamięta o moim mężu, który całe życie był skromny i w gruncie rzeczy nie zależało mu na tym, żeby dla potomności zostać. Ale myślę, że tam gdzieś na górze cieszy się, że jednak pamiętamy się o nim i że tyle ciepłych słów pada pod jego adresem. Ja bardzo dziękuję. Profesor Witold Skulicz to była instytucja, człowiek instytucja, no bo wiadomo, jak się mówiło Biennale czy Triennale, to natychmiast kojarzyło się to z nazwiskiem profesora Skulicza. Ale ja znałem profesora Skulicza od 40 lat chyba się znaliśmy i znałem go bardziej prywatnie, chociaż nie byłem jego studentem, ale na przykład od 15 lat byliśmy sąsiadami. Mieszkaliśmy dosłownie 200 metrów od siebie. Te prace, które tutaj oglądam, ten wybór, bo przecież to jest niewielki wybór z dorobku profesora Skulicza, też są mi bliskie i to znowu z kilku powodów. Między innymi dlatego, że pamiętam wystawę profesora Skulicza chyba z początkiem lat 90., która była na Brackiej w Galerii Akademii Sztuk Pięknych, oczywiście obecnie już nieistniejącej. I to były prace malarskie. Pamiętam, rozmawialiśmy z Witoldem na ten temat, bo on pytał mnie, malarza, co ja sądzę o jego malarstwie, bo on uważał się za grafika, ale malował. Więc żądny był, jak mówił, brutalnych opinii o jego malarstwie. W ostatnich latach współpracowaliśmy, już jako rektor współpracowałem z profesorem Skuliczem, bo mieliśmy różne plany. Bywałem u niego w domu i u pani Moniki. No a na jego 80-leciu w Muzeum Narodowym, pamiętam, kiedy powiedziała mu pani dyrektor Gołubiew, że to są jego 80. urodziny, powiedział, że nie wierzy w to absolutnie. I pomyślałem, że właściwie nikt z nas nie wierzy, że Witold ma 80 lat, ponieważ jego aktywność i w ogóle jego sposób bycia przeczył takiej pięknej liczbie wiosen, jaką miał. Wystawa jest piękna, proszę Państwa, ale brakuje na niej podstawowego dzieła Witolda. Mianowicie brakuje tu Biennale i Triennale Grafiki. Ale tego się wystawić nie da, to się wystawia samo, ale nie tu, w dużo większych miejscach. A ta wystawa jest piękna. I to jest kameralna wystawa wspominkowa, na którą cieszę się, że mam zaszczyt zaprosić tych, którzy zechcą przyjść, bo Akademia jest otwarta i wprawdzie nie funkcjonujemy jako galeria taka przeznaczona do ogólnego zwiedzania, ale każdy może wejść i każdą wystawę zobaczyć. Ale ja pamiętam, mam taki obrazek, kiedy byłem studentem w 80-tych latach, profesor był wtedy dziekanem
i pamiętam go, jak przemykał tym korytarzem z wielką ilością papierów, strasznie szybkim krokiem i taki obrazek może właściwie pokazywać jego energię życiową, która zawsze mu towarzyszyła.